Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dzisiaj opowiem Wam o zygzakach. Jest to bardzo fajny sposób na wykorzystanie kolorowych włóczek. To mogą być motki, które są wielokolorowe, już z motka wychodzą kolorki. To mogą być motki jednobarwne, ale łączone razem. To może być to, co na przykład sobie wymyślimy. I w ramach zygzaków zebrałam tutaj trzy moje dzianiny, którą wczoraj pokazywałam, tydzień temu pokazywałam. No ogólnie znacie ją. Jest to z jednego motka. Zygzaki, które powstały z jednego motka włóczki, która jest wielokolorowa w motku. I tutaj nic nie wymagało. One tak fajniutko się ułożyły, nieregularnie. Tej nieregularności występuje regularność pewna. Także to jest jeden z przykładów zygzaków. Tutaj mam jeden. Tutaj mam, to może powiem później, bo pochodną zygzaków są fale, ale tutaj mam taką formę zygzaków, którą wykonałam. O tutaj, o takie, o to jest, o takie. Ja to tak noszę, w ten sposób. Tak to noszę. Teraz pokażę Wam tutaj na karteczce, jak to wygląda. Oto wygląda tak. I zygzaki to nic innego. Zygzaki zawsze powstaną, gdy w jednym miejscu będziemy dodawać oczko, a w innym miejscu będziemy zamykać oczka. I to tutaj widać. Tutaj zygzaki, zygzak, tutaj oczka są zamykane, a tutaj są dodawane. Zamykane, dodawane. I właśnie ten szal powstał z trzech motków wielokolorowej włóczki Yavol Magic de Crade od firmy Lankyans. Jest to tak zwana włóczka skarpetkowa, a to znaczy tyle, że ona jest w składzie, ma wełnę i poliamid. Można z niej oczywiście nie tylko skarpetki dzierkać, zresztą jak widać, ona może posłużyć do różnych innych projektów wedle Waszej fantazji, potrzeb i do tego, które motki Was akurat wołały. Więc tutaj mam ten szal, tutaj były zmieniane w tej, te motki pozornie nie pasują do siebie, prawda? Jak się złoży je, o tak, o, to one do siebie nie pasują. Ale w tym niepasowaniu i zmienianiu motków co dwa rzędy okazuje się, że jest metoda i że to pięknie gra ze sobą. Te czerwienie, żółcie, róże się zlewają. Tutaj zielony się pięknie zgrał z żółtym i fioletem. Tutaj niebieskość z czarnym turkusem. Także metod doboru włóczek do takiego szala jest mnóstwo. Ja tutaj, żeby pokazać Wam, jak te moje zygzaczki powstają, przygotowałam dwa motki włóczki, które zostały mi, przepraszam, z tego szala, który właśnie przed chwilą Wam pokazałam, z Yavol Magic de Crade. I teraz pokażę Wam, jak to zacząć. Taki szal. Nabieramy oczka po kilku rzędach Francuza. Tutaj widzimy ściek francuski. Ten szal jest dziergany zawsze oczkami prawymi. Także zmieniamy sobie rzędy, zmieniamy motek co dwa rzędy, zmieniamy kolor co dwa rzędy i dodajemy w jednym miejscu oczko, a w innym, żeby ilość zawsze nam się zgadzała i by dzianina nie rosła, no bo gdybyśmy nie redukowali oczek, to ona by się poszerzała. I nie byłoby zygzaków, no po prostu. Więc tutaj pokażę Wam kilka rzędów, przerobię, żebyście zrozumiały dla osób, które jeszcze są pionierami w dzierganiu i nie za bardzo potrafią różne rzeczy wykonać i zrozumieć zasadę, to więc właśnie dla nich pokazuję, jak taki szaliczek lub jakąkolwiek inną dzianinę, bo to nie musi być szaliczek. Akurat teraz po nitce tej czarnej, o tej, powinnam zmienić na to. Więc zmieniam, bo zawsze zmieniamy niteczkę w rzędzie tym, który zaczynamy, który jest naszą prawą stroną. Więc po plisce zaczynamy dziergać oczko brzegowe. Tutaj musi mi się schować. O tak, tutaj mi się musi schować to.
robimy skrót wczorajszych rzeczy, które pokazywałam, żebyście, bo wiadomo, że podczas relacji na żywo nie ma możliwości pokazania tak, żeby kamera chwyciła z bliska zmiany. Więc tak, chwytam sobie, robię oczko brzegowe, następnie z nitki rzędu niżej wyciągam niteczkę, która będzie moim oczkiem nowym i mam to oczko zrobione. Przerabiam ilość oczek, jaka mi tutaj wychodzi, ten panelik mam na 5 oczek, 2, 3, 4, 5. I to jest miejsce tutaj, które powinnam zamknąć, zredukować ilość oczek, więc właśnie to robię. Robię to w ten sposób. Pierwsze oczko przekładam, następne oczko z drugim, drugie i trzecie oczko przerabiam razem na prawo i całość przeciągam sobie przez to przełożone oczko. Idę dalej. 2, 3, 4. To widać te miejsca. Zanim będzie widać takie miejsce, w którym dodajemy oczko, dobrze jest sobie markerkiem zaznaczyć, czy to jest tu, tu. I wtedy wiadomo, że w okolicy tego trzeba być czujnym. Dodaję oczko, więc wyciągam z nitki dolnej oczko i nakładam na drut i przerabiam. Tak? I to jest to takie żeberko, które dzieli mi ten panel. Więc za tym oczkiem znów muszę dodać oczko. Dodaję to właśnie w ten sposób. Tak? Jest dodane. Idę dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dochodzę do momentu, kiedy muszę zamknąć i znów mam tutaj, przekładam sobie drugie i trzecie. Tak sobie wyciągam i tak szykuję do tego, żeby przerobić je razem na prawo i przeciągnąć przez nitkę, przez oczko, które przełożyłam. I idę dalej. 3, 4, 5, czyli 5 oczek. I teraz mamy tutaj, wyciągam nitkę z rzędu niżej, o tak go to robię, zakładam sobie na drut i przerabiam jako oczko prawe. Tak, i teraz odwracam robótkę. Jest to rząd, ja to nazywam rząd odpoczynku, czyli nic nie robię, poza tym, że po prostu robię sobie oczka prawe. Tu się nic nie dzieje, nic nie mieszam, nic nie dodaję, po prostu odpoczywam, relaksuję się i przerabiam sobie oczko. Tu mamy czarny kolor z tego motka, bardzo kolorowego, i właśnie różowa nitka z tego motka, takiej landrynki. Podczas mieszania motkami zdarza się, że nam się poplączy, co tutaj na przykład widać, że się plączy, no to wtedy co jakiś czas muszę sobie odkręcić. Czasami kłaczki, włóczki chwycą tę nitkę, więc to trzeba robić na bieżąco, nie dopuszczaj do tego, żeby się połączyły jakoś tak zdecydowanie moteczki, więc je tutaj odkręcam. Tak pokazuję Wam, jak to się dzieje, żeby się nie myślały, że jak na przykład dziergacie i Wam się motki splątały, to że na przykład mnie się nie plątały. Każdemu się plącze, trzeba to rozplątywać na bieżąco. I teraz tak, no lecę sobie dalej, oczka prawe, przerabiam. A następnie dochodzę do momentu, kiedy mam już cały rządek przerobiony. Odwracam. Jest to czas zmiany koloru, czyli zmieniam sobie kolor. Robię oczko brzegowe. Wyrabiam, oczywiście znów idę, wyrabiam oczko dodatkowe, bo za chwilę je zamknę. Więc zamykam, otwieram, przepraszam, dobieram oczko. Idę tutaj tym moim panelikiem. 3. Gdzieś oszukałam o jedno oczko, bo powinna mieć 5, a mam 6. Czyli gdzieś zamknę. Ale tutaj chodzi tylko o to, żebyście zrozumiały zasadę. I tu mam to miejsce, o, to jest to miejsce, które jest tym środkiem takim kręgosłupem, nazwijmy to. I przy tym kręgosłupie jedno oczko przed i jedno za. To jest mój ten taki ta część, która będzie robiona razem. Czyli tak, jedno przekładam sobie na drut, drugie i trzecie biorę je
nitki przerabiam razem i ciągnę tę nitkę przez to trzecie oczko. Tak. Teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dochodzę do miejsca, do tego mojego drugiego kręgosłupa, nazwijmy to, przy którym wyciągam nitkę z rzędu niżej, zaplątuję, przerabiam. Mój kręgosłupik jest i za nim też muszę dodać niteczkę. Jest. Wybrane oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten panel może niekoniecznie musi być na przykład na te pięć prawych oczek, to może być na 10, to wtedy te zygzaki będą bardzo takie rozciągnięte, albo może być na trzy oczka, to będą takie zygzaczki malutkie. Także idę dalej. Tu mam kręgosłup, bo widzicie, to jest to. Więc przed biorę oczko, ten kręgosłup i oczko za nim. Przerabiam razem i przeciągam przez to oczko. O tak. I robię dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wyciągam sobie oczko. Ilość oczek na drucie zawsze musi być taka sama, czyli gdy gdzieś dobierzemy oczko, to musimy tyle samo oczek zamknąć, żeby się nam nie powiększała dzianina. No i co? I rząd odpoczynku, po prostu same oczka prawe. A teraz Wam pokażę jeszcze w tym następnym rzędzie, że to samo dodawanie oczka z nitki rzędu niżej można zrobić narzutem. I wtedy szaliczek będzie bardziej ażurowy. Ja tak teraz robię szybko po prostu, no bo to są same oczka prawe. One nic nie zmieniają. A być może tylko niepotrzebnie przedłużają film, więc już dochodzę do końca po prostu prawych oczek. Tak. A teraz Wam pokażę, jak to samo jeszcze zrobić z narzutem. Tak. No i to jest lewa strona. No lewa strona, tak to lewa strona. Ale fajne rzeczy się dzieją tutaj, prawda? Już zaczyna być widoczne. Już zygzak się, że tak powiem, rodzi. I zmieniam. Zmieniam sobie moteczek na różowy. Na różową niteczkę. O tak. I teraz zrobię dodam oczko z narzutu. I wtedy będą dziurki. Zobaczcie. Dodaję poprzez narzut. Robię 5. Raz. 2. 3. 4. 5 oczek. Ten kręgosłup, który nam trzyma, że tak powiem, zygzaka. Jedno oczko przekładam, tu się nic nie zmienia. Dwa oczka razem i przekładam przez to trzecie oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobieram oczko, ale robię to narzutem. Proszę, zerknijcie, tak? I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj zamykamy oczka, jedno przekładam, drugie i trzecie razem na prawo i przeciągam przez to trzecie oczko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i robię narzut i oczko prawe. Odwracam, przerabiam wszystko na prawo. Lecę sobie, odpoczywam, myślę. Wtedy jak mi tutaj zaraz sobie, w ogóle dziergając do takich wielokolorowych włóczek, zazwyczaj zauważyłam taką rzecz, że robi się to szybciej, bo człowiek jest ciekawy, jak to będzie za tym zakrętem następnym, przy zmianie, jak się kolor zmieni, jak się kolor jeden połączy z innym, jak to będzie wyglądało. Jest taka ciekawość, bo dzierganie z jednobarwnej włóczki jeszcze ściegiem francuskim to są naprawdę straszne nudy, a z kolorowych jest troszkę lepiej. I tutaj teraz zmieniam sobie nitkę na czarną, robię oczko brzegowe, robię narzut, robię pięć, myślę, że to będzie ostatni rządek, który pokazuję, to już, żeby była zrozumiała zasada. 3, 4, 5, mam tutaj ten mój zygzakowy kręgosłup, zbliżyłam się do niego, tutaj przerabiam razem, ciach, pięć oczek, raz, dwa, trzy, cztery, tu mam już widać dziurkę, prawda, piąte oczko i robię sobie narzut, narzut robię tak, tak, znów narzut, raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
zygzakowy kręgosłup. Nie wiem, ja tak go nazwałam, no wiadomo, chodzi o to miejsce, w którym zamykamy oczka, które jest tak grubsze poprzez to zamykanie oczek, jak zamknięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dobieram oczko. I to jest ostatni rząd, który na tej próbce zrobiłam. Teraz tutaj to położę, żeby to było widać. To wygląda tak. O tak wygląda. Tych narzutów tak jeszcze tutaj nie widać za bardzo. Tu jest to zamykanie, tu jest dodawanie. Widzicie, że jest pewna różnica. Jak to tak napnę, to jest różnica w takiej gęstości dzianiny. Tam, gdzie się dodaje te oczka, jest tak luźniej, a tam, gdzie się zamyka, jest tak grubiej. Dlatego ja tam to mówiłam kręgosłup, bo to jest po prostu grubsze. Także to jest na prośbę jednej z dziewiarek podjęty przeze mnie temat zygzaków. Tutaj jest w takiej formie, gdy mieszamy ze sobą dwa różne kolory włóczek. To nie musi być jawolno dziktygradem, to może być naprawdę w naszej ofercie na takie zygzaki jest mnóstwo włóczek. Piękne szale powstawały z włóczki Mille Colori Baby, to jest też firmy Langjiang. Tam są krótkie odcinki kolorów, więc na takie zygzaki fajne są włóczki, gdy nam się szybko kolory zmieniają. To jest właśnie Mille Colori Baby, Greta od Langa, to jest Jawol Magic, to jest to właśnie Jawol Magic Tygradę, Mille Colori Sock and Lace. Jest tych pozycji naprawdę trochę do wyboru, no, na różne gusty kolorystyczne i na różne składy. Także zerknijcie. O, to wygląda tak. I jeszcze Wam pokażę jeden z przykładów takiej pracy. To jest szal z filigrana. Jak zwykle, bo ja jak dziergam szal, to zazwyczaj jest to filigran. Jakoś tak tam włóczka do mnie przemawia właśnie w formie. I tu jest pochodną zygzaków są fale. Tutaj dodawanie oczek było poprzez dodawanie, poprzez narzuty. Tu widać te narzuty. A gdy nie będzie, gdyby to byłyby zygzaki, gdyby nie to, że wprowadziłam tutaj takie właśnie rzędy prawych oczek, one właśnie łagodzą tę zygzakowość, a powstają fale. I to jest taki mój szal, wykonany z jednego motka filigrana, takiej szerokości. Jest to fajna sprawa do dziergania w podróży, na wakacjach, bo tego się nie mierzy, po prostu się idzie dalej z długim prostokątem. Także jeden przykład. Drugi przykład zygzaków, trzeci mi upadł na podłogę. Także no, to właściwie w tym zakresie zygzakowym, no mam nadzieję, że w jakiś sposób może pomogłam w zrozumieniu, ale jeszcze Wam pokażę. To jest, od wczoraj przybyło mi tyle. To już będzie bluzeczka, tak. Także to też jest właśnie w temacie zygzaków. Tutaj widać na tej włóczce, teraz ja pokażę w zbliżeniu. Włóczka się nazywa, o tak, włóczka się nazywa Bloom. Jest wielokolorowa. Jest mieszanką trzech naturalnych surowców. Jest to bawełna 70%, 18% to jest wiskoza, a 12% len. I włóczka jest miejscami matowa, miejscami błyszcząca ze sprawą wiskozy. Kolor się powtarza raz w motku. Także gdy dziergamy na przykład bluzkę z dwóch motków, to będziemy ją mieli wyglądającą tak samo. To jest właśnie włóczka Bloom. A teraz w zbliżeniu może tutaj kamera górna pokaże, jak pięknie w zygzaki układają się ta matowość i ten błysk włóczki. I właśnie w bluzkach czy w szalach zygzakowych dobrze jest zacząć dziergać od Francuza. Tutaj jest cztery rzędy Francuza i wtedy to nam się to fajnie w falę ułoży taką na początku, takie fajne zakończenie robótki. I tutaj mamy jak właśnie miejsca dodawania oczek. Tu jest dodawane oczko. A tu są zamykane oczka. Przy czym zamykane troszkę inaczej niż na przykład w tym szalu, który Wam pokazywałam, bo tu się zamyka jakby w panelu, czyli to stanowi panel, później zaczynam drugi panel. I na styku tych paneli robi się taka mereszka fajna, taka
nie wiem, czy właściwego słowa użyłam, ale tak niteczka fajnie to, to jest taki mini ażurek powstaje. I tutaj mamy, jak fajnie się układają w zygzak ta błyszcząca nitka z Bluma. I właśnie dlatego sięgnęłam po tę włóczkę przy temacie z zygzaków, bo no zerknijcie, to po prostu takie malowanie, jak to pięknie te niteczki prześwitują. Tutaj było żółty, to jest kolor numer 53 tego Bluma, ten mój kolor. On tak wygląda. Zbliżam się do jego serduszka. To też jest fajna przygoda, co tam za chwilkę będzie. Więc żółty, później wszedł zielony. Zielony wchodził tak delikatnie, tak bardzo delikatnie. Tutaj wchodziły już te błyszczące nitki. Ta błyszcząca nitka jest zawsze w kolorze tym bazowym danej frakcji koloru, że tak to nazwę. I później już zielony, już żółty troszkę tam zanikał. A później wszedł tutaj, jaka piękna zieleń, zerknijcie, jak to fajnie wygląda właśnie. Te zygzaki tworzone z jednego motka kolorowej włóczki, a tutaj zaczynały się niebieskości. A tutaj już więcej tych niebieskości. Ale jeszcze ten żółty gdzieś prześwituje. No po prostu malowanie jak nic. A tutaj mamy niebieski. Na tym etapie ja wyprałam wczoraj robótkę gdzieś tutaj, to widać, żeby ocenić, czy się ładnie wyprostowało. Tak, wyprostowało się, dlatego kontynuuję dalej. No tu mam niebieskie i za chwilę mi wejdzie taki tutaj troszkę fioletowy, a później już trochę taki maliny, a później taki, no taki kolorek. Taki. Nazwałabym go taki fiolecik. Więc to jest też przykład wykorzystania właśnie wielokolorowości włóczki w zygzakach. Troszkę inaczej ten panelik się tworzy. Tutaj panel mam na 15 oczek. Bluzka jest dziergana na drutach numer 3,5. Mam 6 paneli, czyli 90 oczek i plus oczko brzegowe. I zawsze ilość oczek musi się zgadzać we wzorach zygzakowych, żeby nam się dzianina nie poszerzała. Będą to dwa prostokąty, a potem z rękawkami zobaczę, co będzie dalej. Także w temacie zygzaku właśnie Blumem kończę ten temat zygzakowy. Zerknijcie jeszcze, raz wam pokażę. Dlaczego ja sięgnęłam po Bluma? Powiem wam, bo najbardziej właśnie jak ten kolor jest nowy. To jest nowy w tym właśnie sezonie wszedł, ale tutaj przyniosłam motki, to są reprezentanci pewnie, bo tych kolorków jest trochę więcej. One są po prostu bardzo, bardzo letnie i takie na letnie dzianiny. Naprawdę wyśmienita włóczka Bloom dla tych, co lubią właśnie róż i pomarańcz. Piękny zestaw, bardzo energetyczny. Dla tych, które lubią taką lawendę, róż i fuksję, zerknijcie. Naprawdę fajnie to wygląda. Dla pań, które podobnie jak ja lubią bardzo kolorowość, bardzo kolorowe różne rzeczy mieć. Ja właśnie bardzo lubię kolory. Tutaj jest, to się zaczyna grzecznie takim jeansem, ale później jeans jest połączony z takim niebieskim, później czerwonym, z żółtym. Dla tych, które właśnie no, chcą zaznaczyć, że lubią kolory. To jest taki kolorek. Ten kolor jest taki troszkę podobny do tego mojego, prawda? Tylko, że tutaj nie ma fioletu w tym. Jest żółta, taka limonka, zielony i później taki fajny turkusowy w środku, w serduszku. Na bluzkę w rozmiarze około 38-40 ja szacuję dwa motki włóczki. Motek jest 150-gramowy i ma w sobie 450 metrów, więc posiadając dwa motki ma się 900 metrów, czyli jest sporo włóczki na bluzeczkę, myślę, z takim rękawem do 3/4, a gdy chcemy zrobić dłuższą bluzkę, większy rozmiar, no to trzeba mieć 3 motki. Tutaj jest taki kolor, który nazwałabym takie wakacje nad morzem, bo to jest połączenie niebieskiego i turkusowego, zawsze właśnie mi się tak kojarzy z wakacjami nad morzem. Tak to wygląda. Tutaj mamy dla pań, które lubią brązy. Taką naturę, do tego takie lniane spodnie jasne,
Myślę, że to fajnie by wyglądało, no bo włóczka jest taka w zamyśle właśnie naturalna, lniana i ten len czuć w tym moteczku. No to właśnie tak dzisiaj w tym odcinku o zygzakach chciałam Was tak pokusić, no bo wiadomo, że Malirocia to jest kusicielka. Chciałam Was pokusić włóczką Bloom. Sama się dałam skusić, nie jest to jedyny kolor, bo jeszcze wakacje nad morzem wołają mnie. Tak więc będzie to. Wczoraj pokazywałam bluzkę z czarnego splesza. Pokazywałam ją tak do kamery. Dzisiaj ją założyłam na siebie, ponieważ pogoda już jest taka bardziej wiosenna i już nie jest zimno, można spokojnie założyć. Więc to moja bluzka z czarnego splesza powstała z dwóch motków włóczki. W tym moim rozmiarze 38. Do tego są dwa motki lino. To są rękawki i z tyłu mam taki ażurek w okolicach powyżej barków. Mam właśnie ten ażurek, on tutaj się kończy. Rękawki się tak tutaj schodzą i to jest czarny splesz. Ale właśnie korzystając z tego, że mam to na sobie i ogólnie splesz jest teraz na topie, nazwałabym, to ja przyniosłam moje dwie dzianiny, jeszcze dodatkowe, ponieważ każdego sezonu dziergałam z jakiegoś koloru, który był nowością. Tak, przyniosłam Wam pokazać te bluzeczki. One nadal żyją, ja je bardzo lubię, dlatego właśnie sięgnęłam po czarnego splesza. I tutaj mam to, co wykonałam rok temu. Jest to bluzka z trzech motków splesza. To są trzy motki. Rękawki są właśnie wykonane z tej samej włóczki, co korpusik. W przypadku tego lino, tego czarnego, chciałam, żeby było inaczej. Tak wyglądają plecki. Dekolt szpic obrobiony bawełną echt. Także tak to wygląda. Na dole jako pliskę w przypadku czarnego i tego fioletowego mam Francuza, ściek francuski. Bardzo dobrze się to sprawdza, ale nie musi być to ściek francuski, może to być również ściąga. Teraz Wam pokażę tę drugą bluzkę. Także tutaj mam fioletowy, czarny. I chyba nie jest to moje ostatnie słowo w tej materii. I właśnie tutaj chciałam Wam pokazać tę bluzeczkę, teraz pokażę tak w całości. O tak, ona jest taka większa. To są cztery motki splesza. Z takim rękawkiem nazwałabym 7 ósmych, bo to nie są 3 czwarte, to nie jest cały rękaw, to jest takie 7 ósmych. O tak to wygląda. Ona jest taka właśnie z takim tutaj dekolcikiem. I tutaj na dole, teraz tu pokażę na zbliżeniu, mam ściągacz. No, ściągacz i takie rozporki są po bokach. No i ściągacz też bardzo dobrze wygląda. Ściągacz był wykonany na mniejszych drutach niż reszta. Tę czarną dziergałam na drutach numer 4,5. Tę fioletową dziergałam na drutach w okolicach czwórki, a tutaj to było 2 lata temu, już tak nie pamiętam, ale w okolicy 3,75-4. Tak było. I właśnie wczoraj tłumaczyłam, jak to zrobić, żeby mieć ten deszczyk kokonów. Trzeba dziergać albo na płasko, albo jeżeli dziergamy na okrągło, to sobie tak uszykować motki, żeby te motki były tak samo układające się tymi kokonami i zmieniać motki co drugie okrążenie. Wtedy ten deszczyk wystąpi, prawda? Czyli będzie fragment intensywnie, a później będzie fragment tak bez tych kokonów, a potem znowu fragmenty z kokonami. Także to, co wczoraj właśnie, o czym wczoraj rozmawiałyśmy, wczoraj jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Wczoraj moja córka, ona zaczęła dziergać tak intensywniej, więc bardzo jej się spodobała włóczka Malibu i z koloru antyczny róż, tutaj pokażę na karteczce, o tak, zrobiła próbeczkę wzoru. Wzór, który jej się spodobał z jakiejś tam gazetki starszej, po konsultacji ze Stasią, no tak. Mama nie miała zbytnio, czyli ja nie miałam zbytnio cierpliwości, żeby wdrażać się w objaśnienia schematu, więc Julia z pomocą Stasi wczoraj wykonała tę próbeczkę, którą teraz właśnie przełożyła, już jest próbka wyprana, wzór jest ładnie się ułożył.
jest ażurowy, jest naprawdę bardzo. Myślę, że ja też sobie podejrzę u niej ten wzorek, musi mnie nauczyć. Więc to przekładanie tutaj tej niteczki pięknie pasuje do tej włóczki, tutaj do tych ażurków. No, całość wygląda naprawdę bardzo sympatycznie i można się nauczyć czegoś nowego, dziergając ten ażurek. Także to jest z ostatniej chwili, że tak powiem, informacja. Próbka wykonana przez Julię, moją córkę lat prawie 20. Proszę, tak wygląda. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie wygląda. Będzie miała piękną bluzeczkę z Malibu. Ja tak sobie planuję, z czego by to zrobić. No jako, że mam fazę na lino, to tak sobie myślę, że może z lino. Też w lino pewnie ten wzorek i ta grubsza włóczka by tutaj ładnie stworzyła to otulenie tych nóżek, tego ażuru. Także próbeczka wykonana przez Julię. Dzięki, Stasi. I właśnie wracając do dzianin, które wykonuje kochany zespół edziewiarkowy, to chciałam Wam pokazać to, co przygotowała Stasia do tego odcinka. Relacji na żywo pokazywałam wczoraj, a dzisiaj jest to skrót wszystkich informacji, jakie tam wczoraj Wam mówiłam. I po prostu dla osób, które nie chcą się iść i 100 minut słuchać, o czym ja tam mówię, no to po prostu mam nadzieję, że tych minut będzie mniej teraz. I to są plecki bluzki wykonanej z włóczki Eft w wykonaniu Stasi. Jest to jeszcze nie prane, to świeżo zeszło z drutów. Świeżo zeszło, myślę, że jak to się ładnie wypierze, to się te oczka pięknie wyrównają i będzie cudowna letnia bluzka z bardzo ekologicznej bawełny Echt od Atelier Citron. Citron nie ma wiele bawełnianych włóczek w swojej ofercie, ale on też to jest takie posunięcie. Niewiele włóczek było, niewiele surowca bawełnianego było w stanie sprostać jego podejściu do ekologii, więc gdy w końcu znalazł odpowiedni surowiec, wyprodukował włóczkę Echt. Włóczka Echt nadaje się dla niemowląt również. Jest farbowana w sposób ekologiczny. Surowiec spełnia najwyższe normy, także dla pań, które lubią ekologię, bawełna Echt jest jak najbardziej, jest to bawełna niemercyryzowana, czyli nie posiada połysku, jest milsza dla skóry, nadaje się dla dzieci. Pamiętacie potwora? To tak Julia nazwała mój sweter, gdy sechł, był bardzo mokry i nie wyglądał, to nazwała rany, jaki potwór. Więc teraz stanęło na tym, że po prostu dzianiny w tej formie, czyli tej dzierganej od góry, w których dodaje się oczka tylko tutaj, w każdym okrążeniu, nazwane zostały potworem albo potworkiem pieszczotliwie. To jest potworek w wykonaniu Stasi, wykonany z włóczki Picasso połączony z moherkiem, jaki miała w domu. Pięknie to wyszło. Jest bardzo ciepłe, jest puszyste. Zaraz Wam powiem troszkę szczegółów, ile oczek nabrała od góry. Potworki mają to do siebie, że wyglądają potworniasto, że tak to nazwę, w wersji takiej wiszącej, ale gdy się zakłada je na siebie, to one się pięknie układają. Tutaj pokażę zbliżenie. Warkocz Stasia ma na ramieniu. Ja miałam na przodzie i na tyle, a warkocz tutaj jest właśnie, o tu. Kamera widzi, kamera sfotografuje. Warkoczyk. I teraz w tym sweterku, muszę zerknąć na ściągę, żeby Wam powiedzieć. Potworek został wykonany podwójną nitką Picasso z moherkiem na drutach numer 6,5, ściągacz na 5,5. Zużycie materiału to są trzy motki włóczki Picasso i tenże moherek. Całość waży około 420 gramów, a zaczęła Stasia od tego, że nabrała oczka na ściągacz, oczka na ściągacz, 88 oczek. I w przypadku takiej dzianiny oczka dodajemy w każdym okrążeniu w dwóch miejscach. Zaznaczamy sobie miejsce, pewnie to był warkocz, że przed warkoczem i za warkoczem. I tam dodajemy oczka na to, żeby nam się poszerzało. Poszerzamy tak długo, jak chcemy mieć, jak daleko chcemy mieć oddalony ten rękaw. No, po prostu fantazja nasza nie zna granic i tworzymy sobie swoją własną wersję potworka.
Wiem, że letnie wersje tych dzienniki powstają, co mnie bardzo cieszy. I jeszcze coś na koniec Wam powiem. Włóczki, które mnie wołały i nie byłam głucha na ich wołanie, to ja sobie przygotowałam trzy motki takiego lejsa langowego. Lejs langa ma w składzie, piękny ma skład, bardzo szlachetny. To jest mohair jedwab. Niteczka jest cieniutka i ma taki maszek delikatny. Ja jeszcze tego nie przerabiałam w takich gotowych całych dzieninach, więc nie mam wrażeń z użytkowania, ale dziewiarki, które przerobiły, donoszą, że ta włóczka absolutnie nie gubi kłaczka. Także te z Was, które się zniechęciły do moherów, bo moher gubi kłaczek, donoszą, że lejs potwierdzony przez kilka użytkowniczek nie gubi kłaczka swojego, więc spokojnie można sobie z tego dziergać. A ponieważ kolorów jest mnóstwo, jest to włóczka bardzo wydajna, bo na przykład te trzy moteczki włóczki, o te, to by wystarczyły na bluzeczkę taką dla mnie, ale właśnie ja je wzięłam z innym zamiarem, zaraz Wam pokażę z jakim. Także zwracam Waszą uwagę, że niebawem będzie się u nas różne rzeczy będą się działy z lejsa i może chcecie się przygotować do tego, druty mieć już wolne, moteczki przygotowane, bo w najbliższych dniach pojawi się na stronie tłumaczenie tego szala wykonanego z włóczki lejs. Na ten szal jest potrzebne trzy motki włóczki i druty numer 3. No tutaj pokazuję Wam. To jest z najnowszego letniego numeru FAM 263. Jest to szal z lejsa. Ja będę miała w kolorze żółtym. Jak widać po moich wyborach kolorystycznych, pragnę słońca, tak. Pragnę słońca, wiosny, ciepełka i tego, żeby już wszystko wróciło do normy. Także to jest z włóczki lejs. Jeszcze tutaj Wam jeden pokażę. Tutaj na przykład w tym miejscu powstał, bo lejs niekoniecznie musi być przerabiany oddzielnie, jako oddzielna dzienna. Może też być przerabiany z inną bazową włóczką. Tak naprawdę to pojęcie bazowa włóczka to tak naprawdę każda, jaką byle pasowała, że tak powiem, stylem do nas, do tego, jak dziergamy. I no wiadomo, nie połączymy cudownej włóczki z akrylem na przykład, więc żeby pasowała do tej bazowej nitki. Tu jest połączona z włóczką Janet od Langa, jako taki kardigan. Panie łączą Strong Side Lace'a. Niebawem Inusia pokaże próbkę połączenia Lace'a z Glance Punktem. Tutaj na przykład to można połączyć cudownie z tym kolorkiem. Można z Ellą Langa. Także połączeń naprawdę mnóstwo. Jak widzicie, myślę, pracuję, będzie wzór do przetłumaczenia, szykujcie swoje wybory kolorystyczne lejsów. No i ja myślę, że to chyba wszystko, co mniej więcej plus minus wczoraj, o czym wczoraj rozmawialiśmy. W skrócie dla pań, które chciałyby wiedzieć tak w jednej pigułeczce, o co chodziło, więc no, blum, zygzaki i lejs. Dziękuję bardzo.